Londyn jest takim ciężkim tematem, ponieważ to jest emigracja, która właśnie ludzie, którzy przyjechali, którzy byli zmęczeni, troszeczkę może zniechęceni rządami PiS-u. Czy jest po co tu przyjeżdżać, po pierwsze, po drugie, czy teraz wobec takiej sytuacji, że Cameron jest w stanie rozpisać referendum, czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, jakie będą tego konsekwencje dla właśnie tu Polaków mieszkających, czy będą musieli wrócić, jeżeli tak, to co zrobić z tymi materialnymi rzeczami, które oni już sobie tu zbudowali, czy wzięli kredyt, czy mają jakieś samochody, takie rzeczy właśnie. Jasne. Pierwsze pytanie, że nie w kolejności będę odpowiadał. Oczywiście Londyn nie otwarte pytanie, czy jest po co przyjeżdżać, ale tak samo mielibyśmy się zastanawiać, czy jest po co przyjeżdżać do kilkudziesięciu, kilkuset miejsc w Polsce, gdzie otrzymywaliśmy słabe rezultaty. Także trzeba się zmierzać z najtrudniejszymi wyzwaniami moim zdaniem, dlatego między innymi tu jesteśmy. Ja jestem posłem z Wielkopolski, gdzie także przegrywamy dotychczas sromotnie, nawet nie tak o kilka punktów procentowych, ale o wiele. Ja się tym nie przejmuję. No, jestem w Grodzisku Wielkopolskim, w Ogrowcu, w dziesiątkach innych miast i tam próbuję przekonać ludzi do nas. Pytała pani o Camerona. W moim przekonaniu Cameron podjął temat referendum i wyjścia z Unii Europejskiej po to, żeby wywalczyć dla Brytanii mocniejsze, lepsze stanowisko, nie po to, żeby wyjść. Wielka Brytania ma zbyt wiele do utracenia z obecności w Unii Europejskiej, aczkolwiek oczywiście są silne głosy ze strony brytyjskiego przemysłu czy części świata finansów, że dokłada do obecności w Unii Europejskiej. Natomiast celem Camerona jest mocne zaznaczenie pozycji w Unii i wynegocjowanie dla swojego kraju jakiejś uprzywilejowanej pozycji decyzyjnej, procedury i wyrąbanie jako czy tej większej przestrzeni, nie zaś realne opuszczenie Unii. Z tego względu nie sądzę, żeby to było jakieś realne niebezpieczeństwo. A teraz pytanie, czy PiS, ponieważ rząd Tuska wynegocjował dosyć fajne finansową w Unii Europejskiej sprawę, czy PiS będzie blokował to, czy ma propozycje, czy te pieniądze są już jakoś ulokowane, czy PiS ma propozycje, gdzie ewentualnie są te pieniądze potrzebne? Po pierwsze, nie zgadzam się z panią, że Donald Tusk wynegocjował fajne pozycje czy fundusze. On czekał na to, co zrobią duzi gracze i zaakceptował propozycję, która była wynikiem przeciągania liny pomiędzy Niemcami, Francuzami i Wielką Brytanią. I wziął, co się udało i przedstawił to jako sukces. Natomiast jeżeli patrzymy na sposób wydatkowania pieniędzy tych w ostatnich latach, no to widzimy dwa duże błędy. Marnotrawstwo w wielu przypadkach, to jest słabne, negatywne przykłady rozgrzebanych autostrad, bądź wręcz tego niesławnego lotniska w Modlinie. A drugie to jest nieefektywne wydanie pieniędzy z tych ścieżek finansowych przeznaczonych na tzw. kapitał ludzki i na innowacyjną gospodarkę. To były dosyć miękkie pieniądze, łatwo dostępne. One się miło konsumowały, były wydawane. Natomiast niestety nie zostało wiele trwałych rzeczy. Nie zostało wiele trwałych patentów, wdrożeń, innowacji i nie było to takim kołem zamachowym w gospodarce. Moim przekonaniu trzeba ten sposób wydatkowania pieniędzy w kolejnych latach poprawić.
No właśnie, pan wspomniał o wydatkowaniu pieniędzy przez rząd polski, rząd Donalda Tuska. Jak wiemy, niestety nie jest on efektywny. Pieniądze są, jak pan wspomniał, marnotrawione. Dług publiczny sięga niebotycznych sum. To samo jest z deficytem. No i takie pytanie, czy jest szansa na odratowanie tego w Polsce? Czy powinno to się tak naprawdę, nie wiem, no ludzie wyjść na ulicę, zacząć manifestować i żeby to się po prostu wszystko trochę to niezadowolenie się ujawnia, ale także jest wentyl bezpieczeństwa. I on jest paradoksalny, to znaczy wentylem bezpieczeństwa sytuacji w Polsce jest możliwość emigracji. Czyli to jest najbardziej bolesna sytuacja, to znaczy kraj nie rozwiązuje tych problemów wewnętrznie i wobec tego część jego obywateli szuka szans życiowych dla siebie gdzie indziej, w Brytanii, w Irlandii, w innych krajach. To jest pewien paradoks, natomiast no, polska polityka sama musi się zmierzyć z tym zagadnieniem, bo nie da się długofalowo żyć na kredyt, nie da się utrzymać długofalowo modelu gospodarczego, który jest, nie jest w stanie finansować, jeżeli jest zasilanie zewnętrzne bardzo, bardzo pokaźne. Tak? Kraj musi być w stanie stanąć na swoich nogach. Pieniądze unijne oczywiście wydatkować, ale to nie może prowadzić do powtórzenia sytuacji mniej lub bardziej lubianych krajów południa Europy. One teraz są takimi chłopcami do bicia i sobie pozwalamy z nich czasami dworować, ale no, one są ostrzegawczym po prostu sygnałem. W naszym przekonaniu, jeżeli przez ostatnie lata rząd Platformy sprzedał majątku państwowego za około 30 miliardów złotych, jeżeli zwiększył zadłużenie o 300 do 350 miliardów złotych i sytuacja jest taka, jak to widzimy obecnie, czyli spowolnienie gospodarcze i jednak bezrobocie, które jest przekroczyło 14%, to znaczy, że mamy do czynienia z rządzeniem niskiej jakości. Zrządzenie niskiej jakości to jest część po prostu tego negatywnego dorobku ekipy Tuska i Rostowskiego, bo oni odpowiadają za politykę gospodarczą w kraju. Czy polityką taką godną do naśladowania, czy ewentualnie PiS się na tym opiera, są rządy Orbana na Węgrzech? Niektóre z jego posunięć, bo nie można automatycznie kopiować rozwiązań. 30 lat temu mówiono w Polsce, że mamy być drugą Japonią, no nie zostaliśmy drugą Japonią, także także nie będziemy drugimi Węgrami. Należy po prostu patrzeć na przykładzie Węgier, co z jego rozwiązań działa, co jest że tak powiem, negatywnie oceniane. Węgry opodatkowały kilka branż, ale to zrobiły dosyć w taki przemyślany sposób, to znaczy oni połączyli zamysł finansowy czy fiskalny z pewnym podejściem do gości zagranicznych, czyli kapitału dużych grup ponadnarodowych przemysłowych, koncentrując to opodatkowanie na tych branżach, w których była duża dominacja ponadnarodowych firm, często globalnych firm węgierskich gospodarczych, czyli w sektorze finansowym, czyli w sektorze energetycznym i paliwowym. To wprowadzili uderzeniowo te podatki, ale także z nich się wycofują. Niektóre z tych rozwiązań, chociażby rozwiązania w sferze polityki rodzinnej, zdecydowanie są inspirujące i przynoszą pewne rezultaty, pierwsze rezultaty. No właśnie o polityce rodzinnej, ponieważ jestem mamą dwójki dzieci, wiem jak jadę do Polski, jaka jest różnica w cenie na przykład w ubrankach dla dzieci. W Polsce jest 20% VAT, tak, na ubranka dla dzieci, w Anglii nie. Czy PiS ma jakieś propozycje dla rodziców o jakąś obniżkę czy ulgę rodzinną? VAT na ubranka dziecięce był kilka razy
przedmiotem dyskusji w Sejmie. My słyszeliśmy argumenty ze strony większości rządowej, która mówiła o tym, że tego wymagają przepisy unijne, że by opodatkować tą główną stawką wysoką VAT-u. W naszym przekonaniu rząd całkowicie zaniedbał sytuację, który mógł wywalczyć niższą stawkę VAT-u. Przychylił się tak naprawdę, umył ręce. Uznał, że cel fiskalny tutaj z jego powodu przewyższa te względy wspierania rodziny i był tak naprawdę szczęśliwy z tego, że mógł wprowadzić większy VAT. W naszym przekonaniu należy, jeżeli nie uda się z Unią Europejską, z Brukselą wprowadzić niższej stawki VAT-u, to należy wprowadzić tak jak to było w przypadku materiałów budowlanych, po prostu zwrot tego VAT-u, tak? To być może to było pewną mordęgą urzędniczą, tak? Bo by ludzie musieli najpierw zapłacić ten VAT, a później uzyskać zwrot z rzędu skarbowego. Ale w przypadku materiałów budowlanych to przez szereg lat funkcjonowało, no i jakoś to sobie z tym radzili.